Łukasz Kocur, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę Dnia Echo 24. Spotykamy się, proszę Państwa, w tym tygodniu w ramach 4. Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego we Wrocławiu. Moim i Państwa gościem dziś w naszym studiu jest pan Rafał Rokaszewicz, prezydent Głogowa. Panie prezydencie, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Panie prezydencie, stoimy przed taką perspektywą jeszcze rok, jak popatrzymy w naszym kalendarzu. Wypadnie nam listopad 2018 roku, to wtedy odbędą się wybory samorządowe. W prostej linii obywatele oczywiście będą wybierali członków od rad gmin po samych prezydentów i wójtów konkretnych gmin. Rok i aż rok, chciałoby się powiedzieć. Jak pan też czyta te najbliższe miesiące, które stoją przed nie tyle może samorządami, co przed samymi wyborami, które będą musieli podjąć mieszkańcy? Tak, ale my zamiast skupić się nad pracy przez ten rok, nad już można powiedzieć podsumowaniem części kadencji i kampanią wyborczą, bo przecież naturalne jest, że staniemy w szranki z innymi kandydatami, będziemy chcieli ubiegać się o kolejny wybór. Zamiast myśleć o tym, musimy obserwować zmiany w przepisach prawa, rewolucje, które nam się serwuje i tak naprawdę do ostatniej chwili nie będziemy wiedzieć dokładnie, jak grać, jakie są reguły gry, bo otóż chce nam się zaserwować komisarzy wyborczych, którzy za nas będą decydować o wielkości i kształcie okręgów wyborczych. Pewnie dowiemy się o tym w maksymalnie późnym momencie, tak żeby nie mieć czasu przygotować się na to. To utrudnienie, panie prezydencie, dla samych wyborców, że rzeczywiście na konkretnego członka do wyborów nie będą mogli głosować, tylko faktycznie za tym, według pańskiej opinii, też stoi po prostu partia polityczna i to, co nam w ostatniej chwili zaserwuje na tych listach wyborczych i kartach głosowania? Utrudnień dla wyborców będzie także wiele, nie tylko dla startujących, ubiegających się o mandat radnego, wójta, burmistrza, prezydenta, ale także dla samych wyborców, bo otóż wyborcy zostają pozbawieni możliwości wybierania konkretnego kandydata, ponieważ planuje się zlikwidowanie jednomandatowych okręgów wyborczych i wprowadzenie list wyborczych, co oczywiście daje preferencje partiom politycznym. To ogranicza się chociażby albo skutecznie chce się ograniczyć chęć startowania poszczególnym liderom na wójtów, burmistrzów, prezydentów, ponieważ stawia się takie warunki, że nawet jedna kadencja przestaje być pewna, bo jeżeli ktoś będzie niewygodny, to bardzo możliwe, że już w połowie kadencji będzie można taką osobę wymienić, jeżeli tylko nastąpi pewna zbieżność, chociażby taka, że wójt, burmistrz, prezydent nie będzie miał większościowej rady gminy. Czyli jeżeli będzie miał więcej przeciwników niż zwolenników, dwa lata z rzędu nie dostaje wotum zaufania i rozpisuje się referendum o odwołanie takiej osoby. Czyli skutecznie takimi mechanizmami stara się zniechęcić bądź wręcz wyeliminować niektóre osoby, które mogłyby ubiegać się o sprawowanie funkcji prezydenta, burmistrza, wójta. Panie prezydencie, idąc tym tokiem rozumowania, czy również dwukadencyjność proponowaną przez Sejm uważa pan również za swojego rodzaju utrudnienie, czy rzeczywiście to w kategoriach przejrzystości władzy należy rozpatrywać? Jednym z większych osiągnięć związanych z ewaluacją samorządności w Polsce było w pewnym momencie wprowadzenie wyboru wójta, burmistrza, prezydenta w bezpośrednich wyborach. To mieszkańcy decydują, kto ma być szefem danej gminy i mieszkańcy doskonale znają swoich wyborców, wybierane osoby i proszę powiedzieć, co musi się takiego wydarzyć, żeby po dwóch kadencjach mieszkańcy nie chcieli wybrać danego wójta, burmistrza, prezydenta. Po prostu jest to zła osoba, która nie spełnia, utraciła kontakt z mieszkańcami, nie realizuje woli mieszkańców i po prostu takiej osoby się nie wybiera. W konsekwencji nie ma mandatu zaufania. W Polsce, prawda? Jeżeli ktoś dobrze pracuje, czyli wójt, burmistrz, prezydent, stara się, współpracuje z mieszkańcami, jest blisko nich, realizuje wiele spraw, pozyskuje środki zewnętrzne, realizuje różne inwestycje, jeżeli mieszkańcy chcą go wybrać na trzecią, czwartą kadencję, dla niektórych w Warszawie to już jest patologia. Nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Pewnie w samorządzie, jak i we wszystkich innych grupach społecznych występują różnego rodzaju nieprawidłowości, ale nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, że ktoś, kto jest więcej niż dwie kadencje, to już jest traktowany jako coś niewłaściwego, jako patologia. Absolutnie tak nie jest.
najmądrzejsi są mieszkańcy. Mieszkańcy wiedzą, kogo wybierają i oni weryfikują raz na 4 lata osoby, które chcą, żeby rządziły daną gminą. Panie prezydencie, nawet z perspektywy Głogowa, i patrząc też szerzej na cały Dolny Śląsk, uważa pan, że te zmiany na poziomie ustaw nałożą jakieś dodatkowe, być może nawet na samych prezydentów, konieczność rozpoznania nowych wyzwań, które rzeczywiście wyzwań systemowych, które zostały i powinny zostać nałożone na konkretne samorządy i na przyszłość też konkretnego miasta czy regionu? Generalnie widzimy tendencję chęci podporządkowania samorządów. Raz zawłaszczenia przez partie polityczne, w tym przypadku przez jedną partię polityczną, ale widzimy też, delikatnie mówiąc, centralizację, chęć decydowania o tym, co będzie się działo w danych samorządach. Już to widzimy w niektórych dziedzinach życia samorządu wojewódzkiego, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska chociażby, ale też i to co chwilę będzie pełzać i schodzić w dół. Czyli podziela pan prezydent opinię, że jednak z perspektywy konkretnego miasta czy województwa jesteśmy w stanie lepiej rozpoznać potrzeby i jak rozdysponować środki, które z konkretnego ministerstwa płyną? Jedną z najwyższych zdobyczy demokracji w Polsce uważano powstanie samorządu. Prawdziwego samorządu z prawdziwego zdarzenia, samorządu, czyli to, żeby mieszkańcy na dole poprzez swoje wybrane osoby decydowali, co jest najważniejsze dla nich w regionie. Oczywiście przepisy muszą się zmieniać, muszą ewoluować, zmieniajmy je. Jednym z kolejnych dużych osiągnięć było wprowadzenie reformy administracyjnej, wprowadzenie powiatów. Później wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. To jest wszystko ewaluacja w dobrym kierunku. Dziś chociażby te jednomandatowe okręgi wyborcze chce się zlikwidować po to, żeby móc głosować tylko i wyłącznie na listy, patrz partie polityczne. Na koniec, bardzo króciutko, panie prezydencie. Tutaj w tym studiu rozmawiałem również z marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarem Przybylskim. Na końcu naszej rozmowy tak naprawdę zaapelował o to, aby usiąść do stołu i rozmawiać. To też jedyna droga według opinii pana marszałka w tej momentami dość patowej sytuacji. Podziela pan tą opinię, że przed nami tylko kolejne kongresy i kolejne rozmowy, bo inaczej się nie da nauczyć tej demokracji? Kongresy są bardzo pomocne. Oprócz rozmawiania o sprawach merytorycznych, ważnych z punktu widzenia województwa, samorządów, rozmawiamy także o tych zmianach, przepisach, ale także umacniamy się, stanowimy jedną wielką rodzinę samorządową, bo jak sami nie zadbamy o interesy naszych samorządów, to nikt z Warszawy o nas się nie zatroszczy. Ale nie troszczymy się o nas jako pełniących poszczególne funkcje. My troszczymy się o nasze miasta, o nasze wsie, bo uważamy, że rządzący starają się zabić tę samorządność w Polsce. Już tak bardzo króciutko, czyli tej polityki w samorządach jak najmniej rozumiemy. Partyjniactwa jak najmniej, bo polityka zawsze będzie występowała, czy to polityka społeczna, gospodarcza, w dobrym tego słowa znaczeniu. Dziś polityka to słowo jest takie, którym coraz więcej osób się brzydzi. Polityka jest utożsamiana właśnie z walkami politycznymi, z tym, co się dzieje w Sejmie, z tym, co się dzieje w Warszawie, a szkoda, że tak niestety to słowo w tej chwili troszeczkę poszło na tor boczny. I słowo polityka, które powinno oznaczać wiele dobrego, dziś kojarzone jest właśnie z taką walką polityczną, partyjną. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Usłyszeliście bardzo państwo opinię na temat tego, co dzieje się w roku bieżącym 2017 z naszym dolnośląskim samorządem. Między innymi moimi państwa gościem dziś był pan Rafał Rokaszewicz, prezydent Głogowa. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję bardzo. To wszystko na teraz. Do zobaczenia.